Dzień dobry, witam Państwa. Ze mną w studiu Małgorzata Proszowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani dyrektor przychodzi z dobrymi informacjami dla świadczeniobiorców, bo od listopada będą wyższe świadczenia rodzinne. Najważniejsze to te na dzieci. O ile wzrosną te zasiłki? Duże zmiany nas czekają na nowy okres zasiłkowy, który, przypomnę, rozpoczyna się od 1 listopada 2015 i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego. I w tym momencie już rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy. Poza tym, że uległy zmianie wysokości zasiłków, to przede wszystkim należy powiedzieć, że uległy zmianie próg dochodowy uprawniający do otrzymania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Ten próg jest wyższy, to znaczy, tak, że więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy. Dokładnie tak. Podstawowy ten próg dochodowy wynosi teraz 674 zł, jest wzrost o 100 zł do ubiegłego okresu zasiłkowego, a w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne na 764 zł. Należy też przypomnieć, że świadczenie rodzinne przysługuje na dziecko do 18 roku życia. W przypadku, jeżeli dziecko kontynuuje naukę do 21 roku życia lub do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub na studiach wyższych i legitymuje się co najmniej umiarkowanym bądź też znacznym stopniem niepełnosprawności. Powiedzmy w takim razie, o ile wzrosną te zasiłki? Aktualnie zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku życia będzie wynosił 89 zł, powyżej 5, a do 18 roku życia 118 zł, natomiast powyżej 18 roku życia 129. Wzrosły też dodatki do zasiłków rodzinnych, na przykład z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 90 zł na każde trzecie i następne dziecko w rodzinie oraz dodatkowe inne zasiłki, na przykład z tytułu kontynuacji nauki poza miejscem zamieszkania bądź też kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Ale nie wzrastają inne zasiłki, tak jak ten na przykład pielęgnacyjny, one zostają na tym samym poziomie. Tak, na tym samym poziomie 150 zł oraz świadczenie dla opiekunów. Tak, te nie zmieniają się. Rośnie też próg dochodowy, tak jak Pani powiedziała. To dotyczy osób, które biorą te zasiłki na dzieci. Natomiast osoby, które korzystają z pomocy społecznej, przy jakim progu dochodowym mogą starać się o tę pomoc? Również w ustawie o pomocy społecznej nastąpiła zmiana kryteriów dochodowych od 1 października. W tym momencie kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł netto, natomiast dla osoby w rodzinie 514. Jest to również wzrost stosunkowo dosyć duży, bo około 7% do kryterium, które obowiązywało przez ostatnie 3 lata. Jak ten próg się oblicza w ogóle dochodowy? No, dostajemy gotowe dokumenty z ministerstwa i trudno nam powiedzieć, z czego to wynika, bo te kwoty naprawdę są różne. Natomiast ten wzrost aktualnie od października jest dużo większy niż wcześniejsze progi, bo na przykład wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby samotnie nieposiadającej żadnego dochodu będzie wynosiła teraz 604 zł, gdzie wcześniej 529. Ile w tej chwili w Tarnowie rodzin i osób korzysta z pomocy MOPS-u? W granicach 4,5 tysiąca. Ta tendencja jest wzrostowa, czy utrzymuje się Powiedziałabym, na tym samym poziomie? Powiedziałabym, że ta tendencja jest na stałym poziomie, natomiast widzimy pewnego rodzaju zmiany między kategorią osób korzystających i na przestrzeni ostatniego roku, po przeprowadzeniu takiej diagnozy, wynika nam, że więcej osób, maleje nam liczba osób korzystających z powodu bezrobocia, natomiast wzrasta liczba osób korzystających z powodu niepełnosprawności, długiej choroby bądź też bezdomności. No właśnie, osoby, które jeszcze nie korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a słuchając tej rozmowy dochodzą do wniosku, że być może też im się taka pomoc należy, co powinny zrobić? Najlepiej zgłosić się do pracownika socjalnego, bądź też bezpośrednio do naszej głównej filii, do naszej głównej siedziby na Matki Bożej Fatimskiej 9, bądź też na ulicy Graniczną 8A.
bo to nie są tylko zasiłki, to nie są tylko świadczenia, to także pomoc materialnych, chociażby węgiel teraz przed tak, zimą. Tak, pomoc rzeczowa. MOPS już teraz kupił i rozdaje węgiel. Tak, jesteśmy już po przetargu. Wyłoniona została firma, która ma rozwieźć opał do klientów naszego ośrodka. Zaplanowano w tym roku zakup 770 ton dla około 700 rodzin. Wynika to z tego, że średnio rodzina dostaje tonę opału, w szczególnie uzasadnionych przypadkach od 1,5 do 2 ton. I osoba, która chce dostać taką pomoc, musi się jakoś specjalnie starać, pisać wniosek, czy tak, już MOPS dociera? Tak, oczywiście, że tak, bo w pomocy społecznej wszystkie świadczenia przyznawane są na wniosek osoby i pracownicy socjalni znający swoje środowiska już wcześniej w okresie letnim przygotowują taką wstępną listę osób, które są uprawnione do tego świadczenia, natomiast zawsze mamy jakąś rezerwę dla osób, które po raz pierwszy będą z takiej formy pomocy korzystać, bądź też na przykład do tej pory nie korzystały, bo załóżmy mieszkały w mieszkaniu ogrzewanym centralnie, a z jakichś powodów, na przykład eksmisja, przenoszą się na lokal ogrzewany piecami, więc też mamy takie zabezpieczenie dla takich rodzin, ale najlepiej zgłosić się również do pracownika socjalnego, który powie, co należy przygotować. No ale rozumiem, że ta tona węgla też nie wystarczy na cały sezon grzewczy. No, jeżeli będzie jeszcze ciężka zima, oczywiście, że nie, początkiem roku zawsze wtedy jest możliwość składania wniosków. Wówczas przyznajemy zasiłki celowe, czyli są to już pieniążki na dofinansowanie do zakupu opału. Na jaką jeszcze pomoc rzeczową oprócz opału można liczyć w MOPS-ie? Różnego rodzaju świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych, zasiłek okresowy, zasiłek stały w przypadku osób niepełnosprawnych. Ponadto jest przyznawana pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy osób drugich. No wiele różnych form pomocy. I pomagacie też Państwo przy zakupie lekarstw chociażby. Dokładnie, są to zasiłki celowe na dofinansowanie do zakupu leków bądź też związane z kosztami leczenia. Czyli osoba, która spełnia te wymogi, czyli ten próg dochodowy mieści się w granicach określonych przez przepisy, czyli to jest, przypomnijmy, 634. Ale chciałam tutaj zauważyć, że nie tylko, bo wiele osób do nas się zgłasza, gdzie mają przekroczenie tego progu dochodowego, na przykład wielu rencistów, emerytów, gdzie mają niskie te świadczenia i w takim wypadku, jeżeli przedstawią, udokumentują, że na przykład w ostatnich 3 miesiącach zakupili leki na znaczną kwotę, a dokonując analizy budżetu, po dokonaniu odliczeń na opłaty, na media, wiem, że to jest duże obciążenie i nie są w stanie sam własnym sposobem sobie tego zabezpieczyć, wówczas też przyznajemy zasiłek celowy specjalny. Ta znaczna kwota to są jakieś widełki? To jest więcej niż 100 zł na przykład? Niekoniecznie. Niekoniecznie. To tak jak mówię. Zależy od budżetu. Od budżetu. Każda sytuacja jest indywidualna. Każda osoba ma inną sytuację i do każdej osoby pracownik socjalny, że tak powiem, ma odrębną ścieżkę i inaczej rozpatrywany jest wniosek. W każdym razie warto wiedzieć, czy jest w mieście taka instytucja, która pomaga i żadna rodzina nie zostanie sama sobie. No właśnie, Państwo sami docieracie do takich osób. Sąsiedzi mówią, że jest ktoś, kto potrzebuje. Anetka, przepraszam. No? Umarło coś. Ja? Nie słyszę cię. Od którego momentu teraz? Tak, jak jeszcze raz pytanie. Dobra. Pięknie. Cudownie. No i słychać? Słychać teraz? Mhm. No proszę. Tak. Dobrze, że jest w mieście taka instytucja, która pomaga osobom potrzebującym. No właśnie, ale jak Państwo docieracie do takich osób, które potrzebują pomocy? To są pracownicy socjalni, czy raczej... No bo rozumiem, że osobom, które naprawdę potrzebują pomocy, ciężko prosić o pomoc samemu. Czy to są też sąsiedzi, którzy tak zgłaszają trudne sytuacje za swoją ścianą? W wielu wypadkach jest tak, że te osoby, które naprawdę potrzebują pomocy i wsparcia,
nie trafiają do nas bezpośrednio, tylko poprzez właśnie znajomych, sąsiadów. Nieraz jest to telefon, nieraz jest to list anonimowy, gdzie są podane dane tej osoby, w sensie gdzie ona mieszka, natomiast bez jakichś szczegółów. Natomiast no, ktoś chce anonimowo dać nam znać, że jest osoba, którą należałoby się zaopiekować. I wówczas trafia tam pracownik socjalny i podejmuje już działania. No właśnie, tym bardziej teraz ta pomoc będzie potrzebna, kiedy spadają temperatury i pierwsze śniegi. Jak właśnie wygląda ta pomoc teraz taka doraźna osobom, które na przykład są bezdomne i potrzebują pomocy? W tym momencie pracownicy socjalni wszystkim osobom, które nie mają miejsca zamieszkania, przede wszystkim chodzi nam tutaj o bezdomnych mężczyzn. Mamy taką możliwość, że kierujemy do domu dla bezdomnych mężczyzn na ulicy Prostopadłej 9A. Tam mogą skorzystać również z ciepłego posiłku, otrzymać bezpłatnie ciepłą, suchą odzież, skorzystać z łaźni. Poza tym informujemy takie osoby o różnych punktach, gdzie są darmowe ciepłe posiłki, gdzie mogą skorzystać właśnie nawet też, żeby dostać ciepłą odzież. No i tu właśnie zadanie dla mieszkańców Tarnowa, żeby nie pozostawali obojętni, gdy widzą takie osoby. Tak, to bardzo prosimy, aby nam na przykład zgłaszać takie informacje, że gdzieś od na przykład paru dni przebywa osoba, nocuje właśnie, czy to na klatkach schodowych, czy gdzieś w piwnicach, to żeby nam to zgłosić, my już wtedy podejmiemy stosowne kroki. Bardzo dziękuję. Małgorzata Proszowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, była moim i Państwa gościem. Dziękuję również.